Urodziłam się i mieszkam w niewielkiej miejscowości Miłakowo. W 2004 roku miałam 4 lata. To właśnie wtedy Polska dołączyła do wspólnoty europejskiej. Dla wielu z nas był to okres niepewności. Jakie zmiany przyniesie nowa rzeczywistość? Ale dla mnie był to dopiero początek wielkiej przygody. Dzięki Unii Europejskiej mogą pojechać do Włoch w ramach Erasmusa. Poznałam tam przyjaciół, zrozumiałam inne kultury, nauczyłam się języka i otworzyłam się na świat. Dziś wiem, że granice są tylko w mojej głowie, a kiedy je przekraczam, zaczynam się rozwijać. Kiedyś wyjazd za granicę był marzeniem. Teraz jest codziennością. Wystarczy, że wsiądę w samochód lub samolot i za kilka godzin jestem w zupełnie nowym miejscu. Swoboda przemieszczania się to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką dała mi Unia. Zmiany są widoczne na każdym kroku. Unia pozwala nam nie tylko rozwijać się osobiście, ale odmienia też miasta, miasteczka lub gminy, takie jak na przykład nasza. Drogi, kanalizacja, transport czy place zabaw, takie jak ten. To wszystko dzięki funduszom europejskim. 20 lat minęło, a ja czuję, że to dopiero początek. Europa to nie tylko unia polityczna, to wspólnota ludzi. Ludzi, którzy chcą lepszej przyszłości. Dla mnie to miejsce, gdzie mogę czerpać z doświadczeń innych oraz budować swoją własną przyszłość.